Cześć, z tej strony Mike. Dzisiaj na warsztacie krótki filmik o walucie, która nazywa się EOS. Krótko mówiąc, system operacyjny dla aplikacji. A co w tym filmie? Na początku prezentacja projektu, jego funkcji, mapa drogowa, analiza kursu na bazie CoinMarketCapa, nadchodzące wydarzenia i czy warto inwestować, moja subiektywna ocena tego projektu. No to zaczynamy. Co to jest ten cały EOS? No, jest to platforma, którą oni stworzyli, oczywiście oparta o technologię blockchain. Ona jest podobna do systemu operacyjnego, w którym można tworzyć aplikacje na bazie tej całej platformy. Są do tego gotowe narzędzia, m.in. takie coś jak WebToolkit. Co jest fajne? Zapewnia skalowalność poziomu i pionową. I teraz tak, czym się różni ta skalowalność pionowa od poziomej? Mam nadzieję, że nie pomylę jednej z drugą, ale z tego, co się orientuję, to skalowalność pozioma polega na tym, że dokładamy kolejne, tak jakby, jeżeli mamy jakąś na przykład bazę serwerową, na przykład mamy farmę serwerów czy coś takiego, to skalowalność pozioma polega na tym, że dokładamy poszczególne nowe serwery, czy nowe komputery, czy nowe procesory, a skalowalność pionowa polega na tym, że zwiększamy wydajność poszczególnych jednostek, czyli na przykład zmieniamy procesory, czy coś takiego. Teraz tak, to co mamy wbudowane w już tą całą platformę, to jest, ona zapewnia takie funkcje jak konta, autoryzacja tych kont, bazy danych, komunikacja asynchroniczna i teraz przetwarzanie rozproszone tych, że te aplikacje możemy dzielić i przetwarzać rozproszenie na setkach procesorów i nawet klastrów. Algorytm DPoS to jest taki algorytm, o którym ja nie będę za dużo wspominał. Delegated Proof of Stake, czyli z rodziny Proof of Stake, troszeczkę się różni. Ja o samym algorytmie nie będę tutaj mówił. Dam wam link do tego artykułu o tym Delegated Proof of Stake. Można to tak pokrótce określić, że każdy, kto wprowadza blok, tworzy kawałek swojej sieci, do której ma prawo i zarządza tą siecią. Tak pokrótce można opowiedzieć. Jak ktoś chce w komentarzu to rozwinąć, to jak najbardziej. A ja zostawiam już to w tym miejscu. Teraz tak. Brak opłat transakcyjnych, to jest taka cecha tej waluty. Teraz tak, potwierdzenie transakcji średnio co 1,5 sekundy, ale oni stwierdzili, że ponieważ te wszystkie algorytmy proof of stake, one są podatne na ataki, ten słynny atak 51% i tak dalej, oni stwierdzili, że w przypadku ataku na sieć węzeł może czekać na potwierdzenie 15 z 21 producentów bloków. To już nie wnikając w szczegóły techniczne, to wszystko jest w white paperze. No i trzeba pamiętać, że to jest jak na razie token. Oni wypuścili jak na razie 756 milionów tych tokenów. Maksymalnie będzie ich miliard. Teraz tak, może troszeczkę pokrótce o mapie drogowej. Mamy za sobą, ta mapa drogowa oczywiście jest opisana, jeśli wejdziemy na ich stronę, bo jeszcze o stronie zaraz powiem jeszcze, ale generalnie tutaj jest white paper i mają tą swoją mapę drogową. Oni już tu opisali, wchodzimy na roadmap i oni już tu opisali, co zostało stworzone, ta faza pierwsza, faza druga. Teraz wchodzimy w fazę trzecią, testy i jakiś tam audyt bezpieczeństwa. Tak jak tutaj napisałem, przykładowe aplikacje, łupy za udane, nieudane ataki na sieć, wsparcie do dodatkowych języków, czyli C++, Rust i tak dalej. Później będzie faza czwarta, to będzie optymalizacja na końcu 2018 roku. I ostatnia faza, piąta, to jest implementacja tej platformy dla obsługi klastrów. Klastry, co to są klastry, to nie będę się tutaj rozwodził, każdy może sobie poczytać. Jeszcze może teraz pokrótce o samej stronie. Strona jest dosyć ciekawa. Wszystko jest w miarę jasno opisane. Można się zapisać i tak dalej o tej samej walucie. Mają bardzo dobry white paper. To trzeba przyznać im. To jest white paper. Trzeba przyznać, że bardzo technicznie jest to wszystko fajnie opisane. Rozpisane wszystko. Jeżeli ktoś ma ochotę o tym poczytać, to jak najbardziej zachęcam pownikać troszeczkę w ten white paper. Tu jest wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać. Teraz jeszcze wrzucam pod filmem do samego algorytmu, tego Delegated Proof of Stake. To wrzucę do tego white paper. Teraz może przeanalizujmy sobie troszeczkę
samą walutę. No jak wiecie, teraz idą spadki. Market cap spada, ale sam EOS, może sobie weźmy jego kurs. Jak widzicie, w 2017 roku zyskał mocno na wartości, jeszcze niedawno kosztował niecałego dolara, 50 centów, 60, tutaj mówię niecały dolar. I zaczął się rozwijać, cena doszła, jak sobie weźmy ten wycinek, cena doszła sobie do poziomu gdzieś tam nawet chyba 18 prawie dolarów, być może ten CoinMarketCap nie do końca dobrze pokazuje, pewnie 18 dolarów mogło zahaczyć. Była oczywiście korekta, jak widzicie kurs dosyć mocno pulsuje, ale to są te korekty związane z tym, co się dzieje na rynku, tak samo tutaj dalej, widzicie około 8 dolarów, więc okazja do kupna jest. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym tokenie? Tak naprawdę, tak jak widzicie, w obiegu jest, to jest chyba nie do końca aktualne, bo oni na stronie swojej podają, że wypuścili to, co ja podawałem w tym filmie, że wypuścili już 756 milionów tokenów, być może nie wszystkie na giełdę trafiły, a CoinMarketCap podaje 649. Tutaj podają, że totalnie jest 900, a maksymalnie będzie miliard. Jeśli chodzi o kapitalizacja rynku 5 miliardów dolarów, dzienny wolumen pół miliarda dolarów. Dziewiąta waluta, właściwie token na rynku. Może teraz tak, troszeczkę na temat wydarzeń. Jak widzicie, 6 lutego będzie spotkanie tych deweloperów. Później będzie spotkanie w Nowym Jorku. Później będzie airdrop IQ Tokens, a później jest jakaś tam przemowa, później, o to jest duże wydarzenie, 31 marca, oni piszą, że być może wcześniej, będzie te EOS Dawn 3.0 wersja. On na razie jest w fazie alfa, ale oni to mają wypuścić oficjalnie i to dosyć duże wydarzenie, no i później jakiś będzie airdrop Everypedi, to takie mało ważne. No i chyba przejdźmy sobie może do podsumowania, bo tutaj za bardzo nie ma co więcej o tej walucie mówić. Co ja uznałem za plusy? To jest ciekawy, jasno określony projekt. Oni stworzyli, krótko mówiąc, walutę, platformę dla aplikacji. No, czyli tak, nie są pierwsi, chociaż mają dosyć jasno określone cele. Kolejny plus, bardzo dobra strona internetowa, techniczny white paper, mi się to bardzo podoba. Kolejny plus, aktywna społeczność twórców. No i bardzo duży plus też moim zdaniem, określone cele i plany. Jeśli chodzi o minusy, to jest konkurencja na rynku duża, no jest chociażby Lisk, który tak aplikacje ma tworzyć, inne tego typu projekty, no i szczególnie w fazie ICO było bardzo wielu przeciwników, nawet były takie głosy, że to jest scam, że projekt to są puste obietnice, zbiór pobożnych życzeń, że to nie będzie działać i tak dalej, że to jest promowane gdzieś tam przez z Dalekiego Wschodu, przez Chińczyków, przez Koreańczyków. No ale jak widać, waluta się utrzymuje, a właśnie jeszcze taki zarzut był, że jest kurs sztucznie pompowany przez nich właśnie, także to się utrzymuje, można powiedzieć. Zobaczmy tutaj właśnie, na jakich jeszcze zapomniałem spojrzeć, na jakich, czy tu jest w ogóle są, ale jak widzicie już na wielu giełdach to jest, tak? No, bardzo wiele giełd to wspiera, KuCoin, Obit i tak dalej, bardzo wiele giełd to wspiera. No ale jak widzicie, ten wolumen tak naprawdę, tak, Bithump, OKEx, UOB, Bitfinex, większość tych głównych giełd załatwia ten Binance, większość tych załatwia ten temat. 40% wolumenu jest na Bithumbie. Wracając do podsumowania, moja ocena 6 na 10. Z racji tego, że niby projekt ciekawy, niby wszystko pięknie, ładnie, ale tak jak mówię, to nie jest pierwszy projekt, który ma zamiar tak robić. Dosyć dużo jest takich projektów. I tak naprawdę nie wiadomo, co będzie się z tym dalej działo, czy to się w ogóle przyjmie. Chociaż niektóre głosy są takie, że to może nawet przeskoczyć Ethereum. Że Ethereum to jest taka waluta, która dzięki temu, że jest druga po Bitcoinie, to trzyma, no tak jak Bitcoin trzyma palmę pierwszeństwa, tak Ethereum tak samo, tak, drugie miejsce, wicekról.
Tu takie były różne komentarze w internecie, jest dużo, także zachęcam do jakiegoś własnego researchu na temat tego EOS-a. Ja osobiście nie zainwestowałem w EOS-a i nie jestem pewien, czy zainwestuję. Wydaje mi się, że są lepsze projekty. Chciałem wam nagrać, żebyście mniej więcej wiedzieli, bo takim moim celem jest, żeby te główne waluty ponagrywać, o nich takie krótkie filmy, w których pokrótce opiszę, zachęcę was do jakichś własnych badań, do jakichś własnych tam przemyśleń, do czytania, zdobywania informacji, ewentualnie żebyśmy się dzielili tymi informacjami ciekawymi na temat tych walut, o których ja mówię. Także na tą chwilę to tyle. Żegnam się z wami i do następnego razu.